Ryszarda Gustowskiego, Rozalię Gustowską, Hipolita Gustowskiego. Módlmy się za Kunę Romana, Zofię Henryka, wszystkich zmarłych z rodziny Kunc, Aszyk, Bartochowskich, za Szycę Janinę, Leona, Andrzeja, Leona, wszystkich z rodziny Szyca, Bożyckich, Piernicki, Jana, Teresę Zbigniewa, Danutę, Adamowicz, Katarzynę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w radości Pana. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Miłosierdziu Bożemu polecajmy naszych zmarłych. Módlmy się za Leona, Marię Zbigniewa, Martę Śródka, Sabinę Wiktora Jaworskich, Wiesława Krystynę, Marka Snuchowskich, Marię, Wiktorię Antoniego Sech, Leokadię Andrzeja Daniło, Kazimierę Jasińską, Zofię Stefana Śródka. Polecajmy dobremu Bogu Reginę Ignacego, Stanisława, Romana, Justynę, Zofię, wszystkich zmarłych z rodziny Wróblewskich, Bartczaków, tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Polecajmy Bogu Bartłomieja Możdżonek. Módlmy się za Zenona, Kunegundę, Wizę. Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych Jana, Annę Szabłowskich, Agnieszkę Czesława, Janinę Wilenda, Wacława, Mirosława, Małgorzatę, Władysławę, Annę Sebastiana, Zdzisława, Konstantego, Wacława, Józefa, Czesława, Symonowicz, Danutę Eugeniusza, Orgas, Franciszka, Marię Grabowskich, Stanisławę, Antoniego, Jana, Sosonko, Stefanie, Józefa, Iwaszkiewicz. Módlmy się za Michała, Olgę Łabunowskich, Krystynę, Mariusza Grenda, Stanisława, Stanisławę Wojciechowskich, Aniele Henryka, Apolonię, Matyjaszys, Sabinę Mazurek, Stanisława, Cezarię Kiwińskich, Annę Richter, Helenę Morozow, Krystynę Landowską, Danutę Bogumiłow, Jana Jankowskiego, Janusza Bikowskiego, Stanisława Jurkiewicza, Sebastiana Bojko, Henrykę Kałużną, Tadeusza Pawłun, Jadwigę Drecher, Agnieszkę Lancewicz, Mieczysława Jedlińskiego, Mieczysława Struś. Módlmy się za Helenę Stanisława Dordzik, księdza Piotra Perszko, księdza Antoniego Łabędzia, księdza Benedykta Andrzejuka, księdza Włodzimierza Jankowskiego, księdza Mieczysława Gruchałę, księdza Marka Rybińskiego.
Polecajmy Bogu dusze w czyśćcu cierpiące, ofiary wypadków, kataklizmów, wojen, dzieci nienarodzone. Módlmy się za zmarłych z rodzin Brakowskich, Grochowskich, Marię Zdolińską, księdza Stanisława Smuniewskiego, Małgorzatę Szyba. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za chwilkę rozpocznie się wspólna Eucharystia, w której będziemy modlić się za naszych bliskich zmarłych, polecając ich miłosierdziu Bożemu. Ministranci gotowi? No to rozpoczynamy. Który stworzył niebo i kłaniam się Tobie, przewieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja pomizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów lękam. Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Pan Jezus powiedział, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośrodku nich. Pan Jezus jest tutaj z nami. Jest w Słowie Bożym, jest wśród nas zgromadzonych, jest w Eucharystii.
jest też i w każdym, przy każdym z nas. Gromadzimy się tutaj na tym cmentarzu, żebyśmy otoczyli modlitwami tych, którzy odeszli, aby miłosierdzie Boże, przez miłosierdzie Boże bramy raju otworzyły się jak najszerzej. Z głębi naszych serc zjednoczona niech będzie ta modlitwa jak najgłębsza, wołaniem do Pana Boga, aby obdarzył radością i miłością tych, którzy odeszli, ale też i wzmacniał nas na drodze tutaj ziemskiego życia. Otaczamy modlitwami tych, których imiona wypisywaliśmy na wypominkach, tych, których imiona i nazwiska wypisane są na tych grobach, które odwiedzamy. Polecamy też i tych wszystkich, którym jesteśmy winni wdzięczność, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Polecamy wszystkich tych, których są bliski naszemu sercu i których ciała leżą na różnych cmentarzach, w różnych miejscach. Polećmy bliskich wszystkich z naszych rodzin, naszych rodziców, dziadków, pradziadków, naszych tych, którzy już życie przeszło, a także dzisiaj obchodząc tę uroczystość wszystkich świętych, dziękujemy za Bożą opatrzność, ale także i prosimy o wspomożenie Bożej opatrzności nas na drogach naszego życia, żebyśmy my to życie, które jest jeszcze przed nami, bo pójdziemy jeszcze do naszych domów, do naszych rodzin, jest jakaś część naszego życia, każdy z nas ma jakąś misję, jakieś powołanie, żebyśmy tę misję rozpoznali i jak najlepiej wypełnili. Wiemy, że wobec Boga nie ma ludzi bez grzechu, dlatego przeprośmy na początku za nasze grzechy, abyśmy jak najgodniej w tej mszy świętej mogli uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych.
Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie i barankowi. Wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt. I na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Oto Słowo Boże. Oto lud wierny, szukający Boga. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia, wszystko co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Oto lud wierny, szukający Boga. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, co Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, bo nie poznał Jego.
umiłowani. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. To jest starotestamentalne wezwanie z Księgi Kapłańskiej, na które przez wieki odpowiedziały całe rzesze wiernych. Staje się ono przyczynkiem do tego, abyśmy dziś mogli spotkać się i świętować jedno z najbardziej radosnych świąt chrześcijańskich. Kiedyś w pierwotnym kościele czczono męczenników, tych, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Z biegiem czasu pojawił się kult wszystkich wiernych wyznawców, których życie było wiernym wcieleniem Jezusowego nauczania. Każdego roku uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam również, jaki jest sens ludzkiego życia, kim jesteśmy, dokąd idziemy, jakie jest nasze przeznaczenie. Przypomina nam, o ile chcemy wsłuchać się w nie. Dziś Kościół ogląda oczyma Jana Apostoła wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem.
to ci, których świętość polegała na cierpliwym życiu każdego dnia duchem błogosławieństw. Świętość nie zna granic klasowych, nie zna granic językowych, społecznych czy kulturowych. Dróg świętości jest tyle, co istnień ludzkich. Kościół poprzez kanonizację ukazał już tę rozmaitość, przypominając, że nie istnieje charakter, osobowość, wychowanie, sytuacja życiowa. Słabość czy wielkość, które nie mogłyby dojść do chwały doskonałej wspólnoty z Bogiem. Świętość nie jest stanem dla uprzywilejowanych i dla bohaterów, ale jest powszechnym wezwaniem skierowanym do tych wszystkich, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Wysłuchajmy i posłuchajmy więc i my wskazania świętego Pawła, jakie kieruje do gminy w Tesalonikach. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Tak, taka jest wola Boża, wola Boga, który z miłości stworzył człowieka i pragnie jego szczęścia, pragnie jego świętości i nieba. I można dalej przytoczyć inny list świętego Pawła do gminy w Rzymie, kiedy pełen zapału mówi: któż nas zdoła odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Kto zdoła? I chciałoby się mieć dziś taką wiarę i taką pewność, jaką miał apostoł. Spójrzmy wokół, jak niełatwo jest dziś mówić człowiekowi o umartwieniu, jak mówić o ubóstwie, jak w tym rozkrzyczanym świecie zaproponować piękno ośmiu błogosławieństw, jak dziś wzywać do bycia czystym, sprawiedliwym, miłosiernym i pokój czyniącym. Jak wzywać do znoszenia cierpień w pokorze z powodu Syna Człowieczego? W poniedziałek, w późnych godzinach wieczornych, na antenie Radia Koszalin można było wysłuchać audycji zatytułowanej Konrad Wallenrod ze Starogardu. Dramatyczna historia młodego człowieka, Zygmunta Grochockiego, drucha pierwszej starogardzkiej drużyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Od 1941 roku związany z ruchem konspiracyjnym Jaszczurka. Siłą wcielony do armii Wehrmachtu, wysłany do Francji, prowadzi działalność konspiracyjną, nawiązując kontakt z francuskim ruchem oporu. Złapany, skazany na śmierć, ginie 20 marca 1943 roku we Francji, w mieście Nantes. Szkoda, życie jest ładne, pisze. Ciężko mi w 20 roku życia ponieść taką karę. A mimo to nie traci wiary. Pan Bóg chce mi pomóc, abym mógł umrzeć jako wierny wyznawca wiary katolickiej. Daję wam, moi drodzy, takie polecenie: siejcie miłość wśród ludzi, a będzie wam dobrze się wiodło za pomocą Bożą i wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Cieszę się, że mogę umrzeć. Wiem, że tam w niebie lepiej będzie niż tu na ziemi. Musimy się tam wszyscy zobaczyć w niebie. Do zobaczenia się tam. Spowiadałem się i przyjąłem komunię świętą. Przywołałem ten przykład dlatego, że słuchając tak dojrzałego świadectwa, łza się kręci wokół.
Jak mówić dziś o niebie, jak nawoływać do świętości i jak mówić o ideałach, skoro człowiek tak mocno jest zapatrzony w ziemię, w doczesność, realistyczny aż do bólu. Z bólem serca i sercem rozdartym słuchałem młodzieży, którą zapytałem, co znaczy dla nich dzisiejsza uroczystość. Wśród kilku klas z głębokiej ciszy wydobył się tylko jeden głos. Tradycja, proszę księdza, tradycja. Tradycja chryzantem, tradycja zniczy, bo przecież nawet nie modlitwy. I pamięć tak ulotna, jak siedmiodniowy wkład do znicza albo biały płatek, co z pierwszym przymrozkiem opadnie. Tradycja, proszę księdza. Nieodżałowany, tragicznie zmarły na torze wyścigowym Ayrton Senna, brazylijski kierowca rajdowy, trzykrotny mistrz świata, który można powiedzieć, że zdobył wszystko. I tytuły mistrzowskie, i poprzez swój bardzo sympatyczny sposób życia zaskarbił sympatię wielu kibiców. Znany był też jako człowiek wierzący. Na grobie znajduje się mała, mosiężna tabliczka z wygrawerowanymi słowami. Nic nie powstrzyma mnie od miłości do Boga. Jak dzisiaj przywrócić człowiekowi obraz Boga? Jak sprawić, żeby stworzenie spojrzało na swego Stwórcę? Jak żyć? Jak rozmawiać, by człowiek w tym, co posiada i do czego dąży, skąd inąd słusznie, ale mógł powtórzyć za Senną: nic nie powstrzyma mnie od miłości do Boga. Bo świętość musi być poszukiwana i przeżywana całym sobą, całą duszą, sercem, wszystkimi siłami. I jak zauważył Jan Paweł II, choć świętość wydaje się nam być rzeczywistością trudną i dla wybranych, w rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Dlatego, odchodząc dziś od tego ołtarza, powracając z tego czy innych cmentarzy, nie można ustawać w wysiłkach. Jest nadzieja. Trzeba mówić i przypominać, że mimo doświadczenia śmierci, mimo doświadczenia przemijalności tego świata, nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I że ważną rzeczą jest, byśmy dziś poczuli się częścią tego obcowania świętych, radośni, jak mówi nam dzisiejsza prefacja, byśmy poczuli się otoczeni tym wielkim tłumem świętych. Amen. W dniu dzisiejszym szczególnie świadomie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za skarbą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas,
został niszczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie do Pana sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie pozna. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał pierwieni i chwała, który mówił przez słowa. Wierzę w Ducha Świętego, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do miłosiernego Boga skierujmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół powszechny, aby radował się świętością jak najliczniejszej grupy swoich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowanych ze względu na swoją przynależność do Chrystusa, aby mogli cieszyć się wolnością wyznawania wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy się smucą, aby w Ewangelii odnaleźli źródło pociechy i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za odwiedzających groby swoich bliskich, aby nawiedzenie cmentarza pobudziło nas do refleksji nad relacją do Pana Boga i sensem życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za bliskich nam zmarłych, aby mieli udział w chwale świętych w Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy w codziennym życiu okazywali się dziećmi Bożymi i osiągnęli świętość życia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, udziel obficie potrzebnych łask, których tak bardzo potrzebujemy na drogach naszego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jezusa do niebios bram, nim tylko szukaj pociechy tam. On cię napoi krwią swoich ran. On ojciec lekarz, Pan. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich świętych. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże.
Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do Niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela
i posłusznie Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunię Świętą będzie udzielało czterech kapłanów tutaj przed ołtarzem, ale także wzdłuż tutaj przejścia i tu też, żeby nie trzeba było się tłoczyć. Się. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przyjść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
kilka ogłoszeń, żebyśmy też wiedzieli. To jest jutro sobota, 2 listopada, to jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny, również dzisiaj pod zwykłymi warunkami. A od dnia jutrzejszego, żeby można było nawiedzić też i cmentarz czy kościół, przyjąć też i komunię świętą, także zmówić modlitwę za zmarłych i według intencji Ojca Świętego. W dniu dzisiejszym i jutrzejszym na słupskich cmentarzach już tradycyjnie jest zbiórka ofiar na rzecz słupskiego hospicjum, tak bardzo przecież potrzebnego w naszym mieście. Składamy serdeczne podziękowanie najpierw Panu Bogu za pogodę, która dzisiaj jest taka dobra, liturgicznej służbie ołtarza, za przeprowadzenie i liturgii, i procesji z księdzem Piotrem i z księdzem Robertem. Panu Grzegorzowi Kundzie składamy serdeczne podziękowania za nagłośnienie i za przygotowanie tego ołtarza i przygotowanie mszy świętej. Księdzu Robertowi za Słowo Boże, za kazanie. Wszystkim kłanom przeświętą za poleconych, za zmarłych z naszych parafii, z naszych rodzin, za poleconych wypominkach. I przede wszystkim obecnym na tej mszy świętej podczas procesji za skupiony, głęboki udział, za cierpliwość także. Życzę, żeby Pan Bóg błogosławił jak najbardziej na drogach naszego życia. I to, że tutaj jesteśmy, to jest wyraz też i naszej wiary, jest to też apostolstwo. I że poważnie traktujemy i swoje życie, i Pana Boga, ale też i nasze ludzi, do których Pan Bóg nas posyła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.